do domu. Dziękuję. Z taką miłością, a nade wszystko z wielką wdzięcznością. Dziękuję. Za te chwile. Dziękujemy. Z wielką wdzięcznością za te chwile. I, żeby... I z Bogiem. Niech prowadzi. Zjedzcie sobie tam, bo nie spóźnijcie się. No zobaczcie, my już jesteśmy. Widzę, że jest dużo wieczorek zajęty. Już musi do drugiej kontroli. A myśmy zamówili. A zamówili. Cześć no. Boże. Wszystkiego dobrego. No. I zdrowych wesel dla całej rodziny. Żebyś nie tracił rezonu, choć jaki jesteś. I tak jak mówię, do zobaczenia może w Krośnie, może tu w Sulejówku, czy gdzieś na Myście. A tutaj na pewno 24-5, okej? Zapraszamy. Bo jedziemy do Poznania. Wszystkiego najlepszego. Nie spóźnijcie się, dobrze? No na razie. No pożegnanie. Pożegnanie z przyjaciółmi. Będę chciał jeszcze, żeby otworzyli mi klucz, otworzyli mi drzwi. Do tego. Mamy opanowane, bo wiesz, mamy kredycję z panem. Dziękujemy. Z Bogiem. No. Trzymajcie się zdrowo. No trzymajcie się, hej. Ja jeszcze zaraz poproszę o klucz, żeby mam klucz do was. A czy jest możliwość, żeby otworzyć mi tą salę? Ja zrobię tam zdjęcia. Tak, proszę, tak, sala jest tam. O tutaj, tak, tam gdzie zdjęcie. Moment. Zdjęcie mojego przyjaciela. To znaczy obraz mojego. Przyjaciela księdza Jankowskiego. Tam, myśmy tam kiedyś urzędowali. Także. A ten śpi cały czas tutaj. No to. Idziemy na tą salę, chodź. A salę ją przychybało. Ja tak idę, wiesz, bo tak, to się... Ja mam buty też takie. Dobrze, no jak chcesz, to możesz ogonić nas. Tam zimno, bo przejdę, prawda? Tam zimno. Tak, tam. Przejdę w tym bokach? Przejdę w tym bokach? Przejdziesz. O nie. No. Nie. Jak chcesz, ja tylko chcę... Tu, to ty wrócisz nabyć, to dobrze, przyjdziesz dobrze. Do mnie do ten... Dobrze. O, tu mamy. Proszę. Proszę bardzo. No nie jest tak zimno. Nie jest tak zimno. O, tutaj. Chodzimy. Tutaj właśnie. I tu jest ta duża sala. O, ciemno jest trochę. To są te drzwi zewnętrzne. I tu mamy... O, zaraz zapalimy światło. Żeby... Ten Międzynarodowe Centrum Ekumeniczne Świętej Brygidy imieniem Jana Pawła II. No i to wszystko to było budowane na, powiedzmy, z inicjatywy świętej pamięci naszego księdza Jankowskiego. Tutaj wchodzimy do sali. Zapalimy światło, tak żeby było widać bardziej. Pokazuję ten tu. Oczywiście wiadomo, co to za postać tutaj. Ojciec papież Jan Paweł II. Tutaj to są siostry Brygidki, tak zwane.
O, tu widzę, że tam pan Leszczyński tam czeka z żoną na taksówkę. Jeszcze nie przyjechała taksówka tam na terenie. A my jeszcze za kilka minut tam znowu tam wybierzemy się oddzielnie. Tu jest kolejna sala. Tu jest kolejna sala. Piękne. Tu biurko. Stół konferencyjny ma. Kwiatki. Przyjdźcie do mnie wszyscy. No i nasze godło narodowe. I idziemy do tej dużej sali. Tutaj mieliśmy konferencję. Zawsze ten, a tu jest ksiądz świętej pamięci. Tutaj są postacie. Wiadomo, historyczne nasze. Tak, żeby nie było Paderewski. Chciałbym powiedzieć, że tak, że Paderewski to nie był jedyny, który tam pomagał Polsce ze swoimi koncertami w Stanach Zjednoczonych, tylko mamy tutaj córkę Kamila Bogackiego, która też się nazywa Kamila, a Kamil Bogacki to był właśnie tym jednym, który też w Stanach Zjednoczonych działał, lekarz, który budował, powiedzmy, wizerunek Polski tam, miał konkretnie cele, przewoził pieniądze w walizce ze Stanów Zjednoczonych dla naszych grup walczących w czasie I wojny światowej. Tu Franciszek. A ja to. Jeszcze raz mój przyjaciel, ksiądz Jankowski, świętej pamięci. Zawsze w Warszawie, jak przyjeżdżał, to myśmy urzędowali pewnym, nie będę mówił o szczegółach w tej chwili. Także ten, zobaczymy jeszcze tą salę. O, właśnie. Tutaj stół konferencyjny. Piękne meble, stylowe. I tak specjalnie właściwie, nie? O, a tu jest
chyba domyślacie się. Ofiara pewnych układów w tamtym czasie, w czasie Powstania Solidarności. Nie będę mówił, jak nie będę wkroczał do historii. A tu jest właśnie powiedzmy, no nie będę mówił o postaci jakiejś kolorowej, tam jakiejś Piłsudskiego, bo ja też osobiście go nie poważam i nie lubię, ale jest jego obraz tutaj. No i tu widzę z okna. Tam już pojechali? Nie, nie pojechali. Właśnie wsiadają do tego. O, ta sama taksówka, która przyjechała po nas wcześniej. To ten sam. Pan, miły pan taksówkarz, zaraz będzie po nas wracał pewnie jeszcze raz. Poprosiłem, żeby otworzyli mi tu właśnie salę, żeby pokazać, nakręcać, ale tutaj chyba no, ta sala jest najbardziej mi bliska. Paderewski i nasz ksiądz prałat świętej pamięci spoczywaj w pokoju. Drzwi do ogrodu. Kiedyś w domu też mieliśmy takie drzwi właśnie z takimi różnymi kolorowymi ornamentami, powiedzmy, w naszym mieszkaniu. No i jeszcze raz tutaj. I kończymy na naszym godle narodowym. Polsko, wróć do nas. Do zobaczenia.